Znajdujemy się na wystawie kalifornijskiej grupy Crack Art Group, artystów, którzy od 40 lat tworzą na terenie Stanów Zjednoczonych w Los Angeles. Jest to pierwsza w Polsce prezentacja tejże twórczości plastycznej, która pokazuje dorobek stałych członków tej grupy, grupy, która została powołana do życia w 1980 roku i która do dzisiaj aktywnie uczestniczy w życiu wystawienniczym i artystycznym Los Angeles. To ogromny zaszczyt, że mogę powitać Państwa Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce, instytucji kultury współprowadzonej przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz powiat grójecki. Spotykamy się w momencie szczególnym, drodzy Państwo, ponieważ jesteśmy właściwie w Wigilię, w przeddzień Święta Niepodległości Stanów Zjednoczonych, które obchodzone jest jutro, a dziś zaprezentujemy wystawę poprzekątnej kalifornijska Grupa Crack Art, grupy twórców o polskich korzeniach, dla których Stany Zjednoczone stały się drugą ojczyzną. Na wystawie prezentujemy dzieła 7 artystów, członków Crack Art Group. Co dla nas niezwykle ważne i cenne, to artyści Crack Art pamiętają o swoich korzeniach, tradycjach i to widzimy, ale też odwołują się do pięknych tradycji malarstwa światowego, europejskiego. I tu przykład w obrazach Kasi Czerpak-Węgliński. Widzimy jakby przeklejone czy inspirowane na przykład Wernerem cytryny, pewne elementy martwych natur, ale połączone z tym pięknem Kalifornii, z roślinnością, z taką żywotnością, właśnie jakby ten kolor, wolność tworzenia, to wszystko widać w tych obrazach. Jeszcze są Leosia plakaty, bo on projektuje okładki do płyt, plakaty, okładki do książek chyba też, o ile pamiętam, ale te plakaty są znakomite. Plakaty też mi się bardzo podobają. Bardzo kolorowe, ale to wszystko uwydatnione, to jest najważniejsze, to co ważne. Oni wystaw mieli już mnóstwo w Los Angeles, w Meksyku, w Nowym Jorku. Ja przy tym obrazie zatrzymałem, ponieważ ja jestem reżyserem lalkarzem, a ten obraz jakby pokazuje stawy lalki postaci, dlatego mnie on zaintrygował, w jaki sposób można było ożywić tę postać. O, jest i profesor. Co, kochany? No właśnie chodzimy, oglądamy. Zróbmy sobie ruchę. Zróbmy tutaj. Chodźcie tam, zobaczmy, chodźmy tam. I na zakończenie, drodzy Państwo, tej oficjalnej części mamy niespodziankę, ponieważ artyści są z nami obok w sali na filmie, który specjalnie dla nas przygotowali. Nazywam się Andrzej Kolo. Pragnę zaprosić Państwa na wystawę naszej kalifornijskiej grupy Crack Art w pięknym muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce. Nazywam się Janusz Maszkiewicz. Wernisaż naszej wystawy odbędzie się w Muzeum w Warce 3 lipca o godzinie 5 po południu. Wystawa będzie otwarta do 30 września bieżącego roku. Jesteśmy grupą artystów reprezentującą 20-milionową Polonię amerykańską. Cześć, jestem Joanna Wodczuk-Garcia i należę do grupy Crack Art, której założycielem jest Andy Kolo. Andy przybył do Los Angeles ponad 40 lat temu z Krakowa. Stąd też pochodzi nazwa grupy Crack Art. W pięknej sali muzealnej w atmosferze kameralnej dziś wernisaż grupy Kraka. Gratka to nie byle jaka. A na górnej antresoli zbiór plakatów, jak ktoś woli. To są moje prace. Leonard Konopelski. Wito Wójcik, witam. Oprócz Los Angeles, nasza grupa wystawiała w miastach Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Obecnie po raz pierwszy gościmy w Polsce.
Tutaj mówi Tomasz Misztal. Warto dodać, że Grupa Krak posiada w swym gronie polskiego pochodzenia artystów malarzy, rzeźbiarzy, grafików. Niegdyś należeli do niej poeci. Nazywam się Kasia Czerpak-Węglicki. Niestety pandemia koronawirusa nie pozwoliła nam przybyć na naszą wystawę, więc pozostajemy w Los Angeles. Serdecznie zapraszamy. I sercem jesteśmy z Wami w walce. Tak, a ja jestem w Warce. No, w Warce jesteśmy Davidem Hockneyem, który zwiedza wystawę Ai Weiwei'a. To jest David Hockney. W jednej a ja osobie. Jestem sobą. Jeśli ktoś chce zrobić z nami zdjęcie, to zapraszamy. I nie będziemy pytać, po co z nami. Po co z nami? Tak, Mahamu, tak.